Witam Państwa ponownie w gorących pytaniach telewizji w Polsce.pl. Tuż przed przerwą ferwor dyskusji między politykami PiS-u, Koalicji Obywatelskiej i Wiosny był taki, że zdążyłem się już z Państwem pożegnać, zapominając oczywiście o jednym z najważniejszych punktów naszego spotkania, czyli dyskusji publicystów. I dzisiaj, oczywiście jeszcze raz przepraszam, Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w Polityce.pl. Dzień dobry. Marcin Fiołek, znany Wam Państwu wszystkim również z telewizji w Polsce. Dzień dobry. I innych naszych mediów. Czy istnieje tajny plan opozycji? Zadam to pytanie, drodzy Państwo, bo sytuacja rozwija się dynamicznie. Jeden z posłów Platformy Obywatelskiej już w ubiegłym tygodniu troszeczkę się zagalopował, stwierdzając, że teraz trzeba wygrać wybory, teraz trzeba zająć Senat, potem wygrać wybory prezydenckie, a potem skrócić kadencję. No, konia z rzędem temu, o co chodziło, ale był to poseł bardzo blisko związany z Grzegorzem Schetyną. Może rzeczywiście opozycja, czytaj Grzegorz Schetyna, mają jakiś tajny plan na to, co w Polsce wydarzy się pewnie już nie w tym roku, ale w przyszłym, a przecież do końca tego to już dosłownie kilka kroków. Marzeno, jak obserwujesz te zmagania na prawej, lewej i środkowej stronie polskiego życia politycznego, to masz wrażenie, że dzisiaj liderzy opozycji mają jakiś jeden spójny plan, co robić dalej, tak? Nie wiem, jak pokonać PiS, jak mu blokować pewne rzeczy, czy nadal tam trwają te rozliczenia powyborcze, które są dla nich przynajmniej w tym momencie najważniejsze? Pytanie podstawowe, kto jest tym liderem? Co to za liderzy i kogo należy szukać? Szukają tego lidera, prawda? No właśnie. Pani profesor Pawłowicz zwróciła na to uwagę, że to właśnie przejęcie Senatu i to takie mityczne budowanie tego przekonania, że większość jest jednak po stronie opozycji jednolitej, choć ona wcale jednolitą nie jest, no ale powiedzmy, to jest pierwszy krok, drugi krok to będzie no właśnie wygranie wyborów prezydenckich, no i wtedy konstytucja daje możliwość prezydentowi skrócenia kadencji Senatu, Sejmu i Senatu, parlamentu. Więc mamy tutaj jakieś tam niebezpieczeństwo pewnie jest, choć no, pani profesor jako konstytucjonalistka na nie wskazuje, choć chyba wydawałoby się, że tam 2/3 Sejmu musiałoby to poprzeć. Tak czy inaczej, te poszczególne głosy pokazują, że szuka opozycja jakiegoś nowego, hucpiarskiego jednak i rewolucyjnego sposobu na wyszarpanie tej władzy PiS-owi, ale nadal, mimo tych przegranych wyborów, nie robi rachunku sumienia takiego rzetelnego, nie robi przeglądu kadr. Może nawet media to robią za nich, tak jak prowadzili za nich kampanię po części. No chyba tak, ale widać, że ten głos medialny też chyba nie jest, nie wsłuchuje się Platforma w niego, no bo z jednej strony no powinno się teraz dokonać takie spokojne już wypuszczenie powietrza i przyjrzenie się tego, co nie zadziałało. Tymczasem widzimy, że w samej Platformie wrze, jedni na drugich zrzucają odpowiedzialność, ale nie ma chęci dojścia do konstruktywnych wniosków. Nadal, nawet Wyborcza o tym pisze, że jest chaos, brak planu, brak chęci wyrysowania takich jasnych perspektyw. I obawiam się, być może to się jakoś uspokoi, ale te pierwsze dni pokazują, że nadal będziemy się męczyć z taką chaotyczną, bardzo nerwową opozycją, która będzie nadal używała tych samych narzędzi. To znaczy znowu będzie próbowała wyprowadzać ludzi na ulicę, bo już to mieliśmy przy okazji no tej próby 2017 i 16. Ale nie, to nawet kilka dni temu, kiedy Sejm demokratycznie uznał, że należy zająć się obywatelskim projektem złożonym w Sejmie, no i należy się w komisjach. Ale mizerny był ten protest, ja przynajmniej taki miałem. Ale jednak był. Wiesz, no próbowano budzić takie wrażenie, że to się dzieje w wielu miastach Polski, że to wychodzi na ulicę, no i wyszło też za granicę, bo Robert Biedroń złożył całą sprawę w Parlamencie Europejskim, była już dyskusja o tym, czy w Polsce edukacja seksualna będzie wprowadzona czy nie i dlaczego to średniowiecze i czemu to, dlaczego nie chcemy ochronić dzieci przed pedofilami. To znaczy mamy zmasowany, kłamliwy, zmanipulowany przekaz przeciwko temu, co dzieje się w Polsce. Uruchomiona jest do tego zagranica i ulica, no czyli zapowiada się niestety to samo. Ale to jest ten sam scenariusz. Marcin, myśmy kiedyś, bodajże 2 lata temu, pisali tekst wspólnie do tygodnika sieci Co dalej z Platformą i tak dalej, zastanawialiśmy się. Ja mam nieodparte wrażenie, że mimo jednak upływu
czasu, tam ciągle chodzi o to samo, znaczy ciągle się wszyscy zastanawiają, a kto ma rządzić, a co mamy robić. Oczywiście minęły lata świetne od tego materiału, były kolejne wybory, 3. Jak ty patrzysz na to, co się dzieje, nadstawiasz ucha również po stronie opozycyjnej bardzo mocno, co tam się wyrabia w tym momencie? Jest plan, nie ma planu, w którą stronę to idzie? No kluczowe dla wyboru, dla opozycji, ale też dla całego państwa będą wybory prezydenckie, to bez dwóch zdań. I niestety dla naszych widzów mam informację, że po raz kolejny w ciągu ostatniego roku usłyszą, że to najważniejsze wybory od ostatnich 30 lat i mało tego, będzie to teza prawdziwa, o tyle, że faktycznie wybory prezydenckie mogą ustawić nam rzeczywistość na kolejne 5 lat, a więc w polityce no bardzo dużo, bardzo długi okres, albo w kontekście utwierdzającym władzę Prawa i Sprawiedliwości, no i prezydenta Dudy, obozu Zjednoczonej Prawicy, albo z drugiej strony, no jeśli Platforma czy szeroko rozumiana opozycja wyszarpałaby zwycięstwo w wyborach prezydenckich, no to mamy do czynienia z klinczem na kolejnych kilka lat, no i prawdopodobnie z przyspieszonymi wyborami, dlatego że nie da się rządzić tak naprawdę z prezydentem, który jest z innego nadania. No oczywiście kohabitacja jest możliwa, zależy kto byłby tym prezydentem i tak dalej, ale to byłoby już naprawdę bardzo frustrujące, no i tak naprawdę to byłoby takie odłożenie egzekucji dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym dzisiaj wszystkie siły na prawicy pewnie będą rzucone na odcinek prezydencki, na odcinek Andrzeja Dudy. Tutaj to jest absolutnie dla mnie oczywiste, ale kto po stronie pozytywnej miałby stanąć w szranki, tak? Bo dosłyszę, że z jednej strony takim naturalnym kandydatem miałaby być Małgorzata Kidawa-Błońska, z drugiej słychać, że Władysław Kosiniak-Kamysz być może na fali trochę tego małego sukcesu, jaki osiągnął w wyborach parlamentarnych. Nie wiem, czy to są kandydatury, które potrafiłyby z Dudzie zagrozić realnie. Natomiast no, to są kandydatury jakoś, zauważcie, idące pod prąd dotychczasowym oczekiwaniom. Też słychać na przykład, nie wiem, są takie próby doradzania po stronie opozycyjnej, a może wyciągnijmy Jurka Owsiaka, a może tam profesora Matczaka, tak? To znaczy, no, widać wyraźnie, że jedyny wnioskiem, jaki po stronie opozycyjnej wyciągnięto, jest taki, że to nie może być kandydatura taka stricte partyjna w stylu, nie wiem, Grzegorza Schetyny, nie wiem, Marcina Kierwińskiego, kogoś takiego, kto się kojarzy jednoznacznie z aparatem partyjnym, tylko ma być to no, polityk czy działacz, którym mógłby trochę rozszerzyć swoją bazę wyborców. I oczywiście możemy się uśmiechać na myśl o kandydaturze Jerzego Wsiaka, sam uważam, że to byłby chybiony pomysł. Natomiast no, widać wyraźnie, że po stronie opozycyjnej poczuli krew. O tyle poczuli krew, że rzeczywiście wybory parlamentarne to była dla nich porażka na poziomie Sejmu. 8 milionów głosów dla PiS to jest bardzo dużo. Natomiast na poziomie Senatu w tych jednomandatowych okręgach wyborczych udowodniono, że no jest to mniej więcej pół na pół, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. I teraz jest pytanie, jak przy wyborach prezydenckich, przy powiedzmy drugiej turze, jeśli Andrzej Duda nie rozstrzygnie tego boju w pierwszej, jakby się to poparcie rozłożyło? Pewnie byłyby wielkie miasta, no i pewnie Polska powiatowa, bo tutaj myślę, że to byłoby bardzo wyraźne. Myślę, że Andrzej Duda wciąż ma, myślę, że do końca będzie mieć największe szanse, jest takim politykiem, który powinien sobie dać radę nie popełnić błędów Bronisława Komorowskiego, ale ten, jeśli pytamy o ten tajny plan opozycji, no to on jest absolutnie naturalny. Dzisiaj to numerem jeden są wybory prezydenckie, tam też będą wszystkie ręce rzucone na pokład. To oczywiście będzie się docierało do listopada, grudnia, będziemy słyszeć o realnych tarciach, o realnych kuksańcach. Ale to nie będzie miało znaczenia dla elektoratu. Koniec końców, drugiej turze, tak naprawdę tak, to oczywiście będzie pojedynek PiS, szeroko reszta rozumiany, świata. Reszta świata. Zanim oddam Marzenie Nykiel głos, posłuchajmy Grzegorza Schetyna, który dość pryncypialnie podchodzi do tego, co trzeba zdobyć, a no, co jest najważniejsze w kontekście. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę powiedzieć też, że wszystko jest przed nami. Przed nami są następne wybory. Wybory prezydenckie. I tam też będziemy gotowi. I te wybory wygramy. To jest nasza obietnica. Abstrahując od faktu, Marzeno, że Grzegorz Schetyna kolejne przegrane wybory zawsze mówi, ale za chwilę jest coś fajniejszego i my w tej fajniejszej piaskownicy to już zasadniczo wszystkie zabawki zabierzemy. Ale tym razem mówi głośniej. On coraz głośniej mówi, coraz ciszej, ale zostawmy na chwilę samego Grzegorza Schetynę. Pastwiliśmy się po części trochę nad nim w poprzedniej części. Andrzej Duda, człowiek, który prowadzi swoją kampanię wyborczą, przepraszam, jeśli mogę tak to ująć, tak naprawdę od 4 lat, w przyszłym roku na wiosnę będzie 5 rok, jeździ po Polsce, rozmawia z ludźmi, mocno zaznacza swoją obecność również w tych, na tych obszarach międzynarodowych. I teraz pytanie, czy to wystarczy, Marzeno, żeby rzeczywiście nie tylko zmobilizować w 100% konserwatywny elektorat, ale trzeba tam jeszcze uszczknąć trochę elektoratowi poprzedniej
jednej, czy jakby drugiej strony, nie mówię tylko o Platformie oczywiście, ale też o innych. Czy to jest możliwe, jak ty sądzisz? No przede wszystkim prezydent Duda w poprzednich wyborach mówił, że będzie blisko Polaków, że będzie blisko ich codziennych spraw i dopełnił te ich obietnicy, bo nie pamiętam innego prezydenta, który tak często spotykałby się z Polakami w powiatach, w gdzieś w jakichś małych miejscowościach. Więc on z Polakami jest i jest konsekwentny w tym, co postanowił. Co więcej, mówił, że będzie się starał być ponad podziałami, będzie się kierował własnym sumieniem i wartościami, które przedstawiał w kampanii i jest im wierny. To, że idzie czasami w zupełnie inną stronę, czy tam może realnie ocenia nawet ustawy, które do niego przychodzą do podpisu i nie podpisuje ich tylko dlatego, że one są z nadania partyjnego, czy że przeszły przez większość sejmową, ale jeśli ma do nich realne, bardzo ważne zastrzeżenia, to po prostu je wetuje. Tak to było przy okazji reformy sądownictwa, bo postąpił zgodnie z sumieniem, więc myślę, że na to, jakie dzisiaj mamy zdanie o prezydencie, składa się szereg tych szczegółowych spraw takiego codziennego życia prezydenckiego i wywiązywania się, no tak, takiej wierności danemu słowu. To jest jedno. Druga rzecz to prezydent jak najbardziej ma szansę na reelekcję, ale trzeba pamiętać, że będzie poddany bardzo silnej grze, także medialnej, także politycznej. Również ze strony obozu władzy. I to, ale myślę, że no, taka świadomość chyba po stronie konserwatywnej jest, czy prawicowej, że jeżeli w tej chwili zacznie się działać tylko na rzecz własnych mniejszych interesów partyjnych, to można przegrać coś niezwykle istotnego. Natomiast druga strona... Już dzisiaj w punkcie wyjścia ma kłopot, bo Grzegorz Schetyna w dniu wyborów krzykliwie apelował o jedność, a już dziś widzimy, że tej jedności nie ma, że Lewica nie będzie wystawiać wspólnego kandydata z koalicją, wręcz nawet sama koalicja nie jest jednorodna, bo Katarzyna Lubnauer mówi, że na wspólnego kandydata to na razie nie ma szans, bo oni chcą mieć własnego. Więc wszystko pewnie będzie się opierało na tych wstępnych decyzjach i na tym, jak bardzo zjednoczy się opozycja i jak bardzo lojalna i zdroworozsądkowa będzie prawica w tej kwestii. Marcin, ale to ja wrócę do tego pytania, bo to ciągle, ja mam niedosyt, tak? Znaczy Marzena przedstawiła bardzo dobry plan i jakby to, co się dzisiaj dzieje, to rozdrobnienie, ale chcę wrócić jednak do opozycji na moment. Dobrze, ale czy dlaczego to może nie mieć znaczenia, to dzisiejsze rozbicie opozycji? Ano dlatego, że to jest elektorat, który i tak na końcu, dobra, to wy się teraz pokłóćcie, dogadajcie się, fajnie jakby Grzegorza nie było, ale jak będzie, przypuszczam, że to też nie będzie życiowy problem wyborców, przynajmniej Koalicji Obywatelskiej. Czy będzie taki podział, że na przykład w drugiej turze wszyscy jak jeden mąż, poprzedni wyborcy, przypuśćmy Biedronia czy Kośniaka-Kamysza, jeśli oni wystartują w pierwszej turze, czy oni wszyscy pójdą na kandydata, no przypuszczam, że Koalicji Obywatelskiej? Nie, absolutnie nie. I tutaj jest duża szansa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo przy takiej ewentualnej drugiej turze kluczowy będzie elektorat właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15 i Konfederacji. Teraz jest pytanie, co ci wyborcy zrobią, czy po pierwsze w ogóle pójdą do wyborów i po drugie, jeśli pójdą, to czy oddadzą głos na kandydata, powiedzmy, Koalicji Obywatelskiej, czy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości urzędującego prezydenta. Myślę, że to się mniej więcej rozłoży gdzieś po połowie, tak? To znaczy wybory europejskie pokazały, że kiedy wyborcy PSL nie mieli realnie komitetu wyborczego PSL na liście, to szukali Prawa i Sprawiedliwości. To jest jasne. Tych partii tak naprawdę nie dzieli zbyt wiele, jeśli chodzi o grunt programowy, o grunt podejścia do państwa, też pewnego rodzaju polityki społecznej i tak dalej. I tutaj myślę, że PSL mocno zasiliłby obóz jednak pana prezydenta Dudy, podobnie jak wyborcy Kukiz 15, którzy chyba no nie zagłosowaliby na, nie wiem, Małgorzatę Kidawę-Błońską czy kogoś w stylu Jerzego Owsiaka. Jest znak zapytania przy Konfederacji. To jest 1 200 000 głosów w tych wyborach parlamentarnych oddanych na ten komitet wyborczy. Jaką masą są ci wyborcy, to tak naprawdę tutaj trzeba byłoby siedzieć godzinami, rozważać okręg po okręgu, dlaczego zagłosowali na Konfederację, nie na inny komitet wyborczy. Być może są zaniepokojeni jakimś zjazdem ideowym Prawa i Sprawiedliwości z toru konserwatywnego czy prawicowego. Być może są zaniepokojeni zjazdem ideowym Platformy Obywatelskiej z tych kręgów wolnorynkowych, bo to jest konglomerat absolutnie różnych wyborców. Wolnorynkowców, narodowców, no naprawdę przeróżny. I tutaj myślę, że może być kluczowe rozdanie. No i oczywiście jeszcze bardziej kluczowym pytaniem jest to o frekwencję, bo gdyby się powtórzyły dane z tych wyborów 13 października, no to byłoby wesoło.
Drodzy Państwo, no właśnie, zaczęliśmy tę rozmowę od pytania, czy istnieje tajny plan opozycji, a skończyliśmy i tak na tym, a czy prezydentem zostanie Andrzej Duda, czy nie. I ja myślę, że to jest chyba odpowiedź na nasze pytanie, czy on istnieje. Nawet jeśli istnieje, to w tym momencie, na dzień dzisiejszy, nie jest on chyba aż tak ważny w kontekście tego, jak pójdzie prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Bardzo serdecznie dziękuję Marzenie Niekiel i Marcinowi Fiołkowi. Drodzy Państwo, a teraz to już naprawdę się z Państwem żegnam, chociaż nie żegnajcie się z Państwem z telewizją w Polsce.pl. Za moment bardzo mocne, bardzo dobre, gorące pytania. Świetni prowadzący, wspaniali goście. Do widzenia.